Wiki Radio zaprasza do wysłuchania serii podcastów pod tytułem Historie. Prawdziwe zdarzenia opowiedziane przez tych, którzy je przeżyli. Przy mikrofonie Borys Kozielski zapraszam do wysłuchania szóstej części wspomnień pułkownika Czesława Lewandowskiego, pseudonim Bystry, dotyczących życia w Warszawie po wojnie z perspektywy 16-letniego chłopca. To siadłem sobie na zderzaku. Przywiązałem się sznurkami do tych występów i tak przez 2 czy 3 dni jechałem do Warszawy. I tak przyjechałem do Warszawy. Zacząłem szukać kontaktu z kimkolwiek znajomy, licząc, że może gdzieś kogoś spotkam. No, dowlokłem się na ten Marymont, tam gdzie mieszkałem, na zgliszczach tego wszystkiego. Tam parę kartek różnych zacząłem je przeglądać, czytać i znalazłem, że na jednej kartce była informacja, że rodzina Wasilewskich, a więc rodzina mojego kolegi, który był zresztą ze mną w konspiracji, przeżyła i zamieszkuje na Bielanach, tam na ulicy chyba Szregera, o ile ja pamiętam, pod określonym numerem i gdzie. No więc poszedłem na te Bielany i rzeczywiście znalazłem ich. Przyjęli mnie bardzo, bardzo tak serdecznie. Mogłem się umyć, nawet mnie poczęstowano trochę jedzeniem, prawda? No i zacząłem się dopytywać, co, gdzie kogo można spotkać. Okazało się, że w międzyczasie w Warszawie pojawiła się matka, której nie było od 1943 roku, bo zanikła. Ja nie wiem, czy ja o tym mówiłem chyba, nie? No. To jest jeszcze jedna cegiełka w tym wszystkim. No, dowiedziała się, że ja nie żyję. Bo rzeczywiście po tym zejściu tam, w tym przepuście, gdzie nas tam zmasakrowali, później jak po wojnie tam powyciągali to wszystko, była wspólna mogiła, no ktoś musiał poinformować, kto był w tym patrolu. No i była wspólna taka mogiła tymczasowa do ekshumacji późniejszej. Były nazwiska tych, którzy polegli i tam są pochowani. Moje nazwisko tam było. No i matka się z tym zapoznała, wiedziała, że ja już nie żyję. No i gdzieś pojechała. Zacząłem się zastanawiać, co, gdzie i jak, gdzie można by było ją znaleźć. Dlaczego się zastanawiać? Bo cała moja rodzina, więc matka, ojciec, utrzymywali ze swoimi, nie powiedzmy, bliskimi czy mniej bliskimi, bardzo luźny kontakt. Tam ci wszyscy gdzieś w okolicach Ciechanowa mieszkali, a oni mieszkali tu w Warszawie. No ale sobie uzmysłowiłem, że matka dość często opowiadała o swojej siostrze. To chyba była najstarsza w rodzinie też. To taka rodzina dość, powiedzmy, liczna była. I że ta siostra wyszła za mąż za jakiegoś tam bogatego gospodarza i mieszka i to gospodarstwo się znajduje w miejscowości Konopki. Coś niedaleko Ciechanowa, czy niedaleko Mławy, coś takiego. No zacząłem szukać, co to jest. Okazało się, że Konopki to jest taka stacja przejściowa pomiędzy Ciechanowem a Mławą. Postanowiłem pojechać tam, licząc, że to łatwo znajdę ją. Wsiadłem w ten pociąg, rzecz jasna, na Gapę. Pojechałem. Wysiadłem w tych Konopkach, pusto, głucho. Nie wiem, gdzie się ruszyć. No, pytam na spotkanych ludzi, czy nie ma tu kogoś z Warszawy, czy o czym oni wiedzą. Nikt nic nie wie. Nie wiem, jak ta siostra się nazywała. No bo skąd? No i tak zacząłem łazić. W
końcu jakaś pani, taka staruszka, mówi, proszę, nie, ona nawet na ty ze mną mówiła, ta, ja wiem, mówi, że jedna z Warszawy, mówi, tu jest u Gąsiorowskich. Nazwisko nowe. Oni mieszkają tam na kolonii, powiedziała mi gdzie. Co to jest kolonia? Kolonia to jest takie oddalone same gospodarstwo od całej wioski, nieco, prawda? Dlaczego się kolonia nazywa? Nie wiem, ale tak się nazywało. No, no więc ja zacząłem szukać, gdzie to jest i znalazłem to gospodarstwo i się zbliżam do niego. Już jestem w pobliżu, ktoś wychodzi z domu. Zatrzymałem się, patrzę. Matko. Więc poszedłem do płotu bliżej i mówię, mamo. Ona usłyszała, odwróciła się. Coś niosła w ręku. Rzuciła. Duch i uciekła. Duch to duch, no ale ja jeszcze duchem nie byłem. Stoję przy tym płocie. Po pewnym czasie wychodzi jakiś pan i pyta się, co ja tu chcę i co ja tu robię. Więc ja mu mówię, że kim ja jestem, że zobaczyłem matkę. Matka uciekła ze strachu, że jestem duchem. No zaraz wyszła ta jego żona, czyli siostra matki, prawda? Zabrali mnie tam do siebie. Matka długo nie przychodziła, bo się bała tego ducha. No trochę się umyłem, trochę się doprowadziłem do porządku, trochę zjadłem. No, zaczęło się od opowiadań, co, gdzie byłem, co robiłem, co chcę robić, prawda? Tak, że matka jest u nich, owszem. No w końcu matka się zjawiła też, przekonała się, że ja jestem jednak żywy. I zaczęła się rozmowa, co dalej. No okazało się, że ten, jak go nazywałem, wujek, wcale nie był taki litościwy, bo już chyba następnego czy po dwóch dniach powiedział mi, że mam iść paść krowy, bo darmo jeść nie będę. Poszedłem paść te krowy. Czy umiałem, czy nie umiałem, no wiedziałem, że mam pilnować, żeby nie zginęły. No. Matka uradowana, że ja wróciłem, widocznie sama się dobrze czuła, no i zaczęła opowiadać tam, prawda, że ona by chciała tu zostać, że ja mogę zostać, że będę pomagał wujowi i tam, a ja byłem zainteresowany powrotem do Warszawy. No matka powiedziała, że nie wyjeżdża. No w międzyczasie akurat, tak, wuj postawił sprawę jasno, jeśli chce zostać, to będę u niego, tak, takim pracownikiem rolnym, fornalem, czy jak to się tam nazywa, nie wiem. O. No i mam paść krowy, tam robić w obejściu i jeszcze. Ja po prostu tego nigdy nie robiłem, no ale nauczyć się wszystkiego można. Ale tym nie byłem zainteresowany, bo inaczej nie będą mnie darmo karmić. Sprawa postawiona jednoznacznie. Więc ja matce powiedziałem, że ja wyjeżdżam i ją zacząłem namawiać, żeby wyjeżdżał. Nie, ona zostaje tam. No i przedstawiam perspektywę, że będę miał co jeść, prawda? Nawet zapewne dostanę jakieś ciuchy do ubrania. Ja powiedziałem, że ja chcę wyjechać do Warszawy. Matka nie chciała, no więc ja pożegnałem po paru dniach. Poszedłem do tych konopek, wsiadłem w jadący pociąg, przyjechałem do Warszawy. No i rzecz jasna, nie mając żadnego oparcia, poszedłem do tej rodziny tego kolegi Wasilewskiego. Oni mnie przyjęli, prawda? No, ale powiedzieli, że u nich mieszkać nie mogę, bo u nich jest takie zagęszczenie, że oni wszyscy śpią na podłogach. Bo to był jeden pokój, kuchnia i tam jeszcze coś, a tego towarzystwa tam było sporo. Więc ja się tak zastanawiałem, gdzie ja mogę spać. No akurat schodząc, bo to było na drugim czy na pierwszym piętrze,
tak, gdzie oni mieszkali. Schodząc, no, tam były takie schody i pod tymi schodami taka wnęka duża. Więc ja sobie ubzdurałem, że przecież ja mogę się na jedną, dwie czy trzy noce w tej wnęce zatrzymać. I tak to było. No ale w noc przespałem, a rano szedłem szukać jakieś zajęcia, coś do jedzenia, prawda? No i zobaczyłem, że ludzie pracują w takich zespołach przy odgruzowaniu Warszawy. I tam na Żoliborzu pracowali również. Więc ja się spytałem, kto, czy mogę się do nich dołączyć i kto o tym decyduje. Tam był jakiś taki starszy takiej grupy. Poszedłem do niego, mówię, że mogę się dołączyć, ale oni nie płacą, tylko za pracę jest obiad w postaci zupy. No to już dla mnie było dużo. Na noc chodziłem tam pod te schody spać. Rano przychodziłem to odgruzowywać. I wśród tej grupy, która tam odgruzowała wraz ze mną, tak, zaczęli właśnie mówić, że tu niedaleko, bo na Sułkowskiego jest taki rozwalony dom, do pół rozwalony. Mówi, tam chyba jeszcze jest trochę takich, mówi, miejsc, gdzie można by było zamieszkać. No więc ja to zainteresowany poszedłem tam. Poszedłem i się okazuje, że w tymżeż domu, w tej części niezburzonej, mieszkają moi dobrzy znajomi. To znaczy wujostwo tych moich dwóch harcerzyków, Basi Buchowicz i Wojtka Kozery, którzy byli u mnie w zastępie. Rzecz jasna, że radość niewspółmierna z spotkania, tak. U nich się zatrzymałem chyba na dwa dni, tam mnie przetrzymali i przenocowali. No i zaczęliśmy szukać lokum. Ten Wojtek właśnie, ten, który był harcerzem u mnie, tak, mówi, że chodź, mówi, tu w tej części, mówi, są jakieś takie, mówi, mieszkania zrujnowane, ale mówi, całe jeszcze. No poszliśmy i rzeczywiście jest cały taki ładny pokój, goły zupełnie, zerwana podłoga aż do, bo to była widocznie na lepiku czy czymś, bo czarne takie to. O. Bez drzwi, bez okien, ale ściany są. A na górze cała wielka sterta gruzu zwalonego domu. No więc mówię, ja sobie jakoś urządzę i zacząłem tam to wszystko urządzać. No, rzecz jasna, bez drzwi, bez okien, to kawałek deski jakiejś tam zagrodzonej, tak. Okno dyktą zabiłem kawałkami takimi, to się wyciągało w czasie tego odgruzowywania. Okazało się, że bardzo drożna była kanalizacja. Nie było wody, ale kanalizacja jako taka była. Po sąsiedzku nie było rzecz jasna żadnych urządzeń, tylko te rury, ale były drożne, no. Po wodę chodziłem tam do tych znajomych, tak? A tu wszystko inne było. No i pościągałem tak pomału trochę tych różnych kawałków desek i tych dykt. Zrobiłem coś w rodzaju drzwi takich, które najpierw zastawiałem. Później przy pomocy tego Wojtka udało nam się zrobić takie coś w rodzaju zawiasów, powiesiliśmy. No, zaczęło się to wszystko jakoś dziać. I wewnątrz nie było nic, no ale przecież można było coś tam wymyślić. Okazało się, że tam jest cały otwór taki wlotowy po piecu, który był rozebrany. No więc znalazłem taki w odgruzowanych tych miejscach taki piecyk okrągły, żelazny, kawałek rury, tam się założyło i już było nawet i trochę cieplej. Było na czym coś ugotować, trochę wody. I pomału się tak robiło, jakąś półkę zrobiłem, jakieś tam jeszcze z tych wszystkich ściąganych rzeczy z odgruzowywania. Dużo tam i łyżki, jakieś tam jeszcze inne historie i tak pomału to się wszystko robiło. Ale w międzyczasie, tak, no, zachciało mi się uczyć.
niezależnie od wszystkiego. No jedzenie to tylko raz dziennie ta zupa, no ale widocznie musiała wystarczyć, bo nic więcej jeszcze w tym czasie nie było. Chciałem się uczyć, no. Dowiedziałem się, że otwierają taką szkołę zawodową imieniem Konarskiego. No więc zgłosiłem się tam, przyjęli mnie. Ale to dość daleko gdzieś tam chodzić na Śródmieście, aż było. I to przecież na pieszo. Było to dość trudno, raz chodziłem, raz nie chodziłem, ale miałem, powiedzmy, świadomość, że jestem zapisany do szkoły, a to już dużo. Chociaż to nie dawało żadnej wiedzy. No. W międzyczasie spotkałem dwóch kolegów z powstania, zresztą z tej naszej marmockiej grupy, którzy już gdzieś się sam, znaczy z rodziną zetknęli i gdzieś zamieszkali, ale, na żoli Bożu rzecz jasna, ale poinformowali mnie, że są członkami Związku Walki Młodych, organizacji młodzieżowej, która na żoli Bożu tu istnieje. Młodym chłopakom pomaga, jest to organizacja taka, prawda? O. Czym się nie zapisał? Bardzo chętnie. Okazało się, że ta organizacja, ta młodzieżowa organizacja, to przybudówka partii była. No ale ja w tym czasie, powiedzmy, o partii, o ideologii i innych historiach to nic nie wiedziałem i byłem daleki od tego. Ale poprzez tą organizację otrzymywaliśmy takie paczki honorowskie. Tam były i odzież, i różne inne rzeczy, i żywności trochę. No, to mnie podbudowało. Jak mnie to podbudowało, no to zacząłem myśleć, jak tu sobie w międzyczasie całe tę swoją budowlę urządzałem kawałkiem szkła, gdzieś okno zrobiłem i tam jeszcze. Także to już było podobne do tego, że można było mieszkać. Początkowo spałem na podłodze, na takich, powiedzmy, papierowych jakichś kartonach. Później ściągnąłem jakiś materac. Później sobie takie wyrko zrobiłem z kawałków drzew. No, było coraz ciekawiej, no. I tyle. Ale ciągnęło mnie do harcerstwa. Więc dowiedziałem się, że drużyna harcerska na Bielanach istnieje. Na żoli Bożu był chówiec. Zgłosiłem się do chówca. Skierowali mnie na Bielany i od razu z nominacją na drużynowego. Była to dość spora drużyna harcerska. No byłem tym drużynowym, miałem tych 5 zastępów w drużynie, normalnie były 3-4, a to było 5, tak. Organizowałem zbiórki, tam to szkolenia zgodnie z planem itp. I to tak trwało. Nas jako drużynowych co pewien czas, co parę dni na dobrą sprawę, tam zapraszano na takie, powiedzmy, spotkania, gdzie były takie pogawędki. Później to ja zrozumiałem, że to było szkolenie. Były informacje polityczne i inne, ale w tym czasie to no, traktowałem to jako spotkania. I na jednym z takich spotkań już się skończyło i chówcowy mówi, że drużynowy druh Lewandowski, tam jeszcze 3 czy 4 nas poprosił, żebyśmy zostali. Zostaliśmy. Poinformował nas, że jesteśmy wytypowani do wykonania określonego zadania, o którym będzie mowa później, tak? A teraz zobowiązuje nas tylko do zachowania tego w tajemnicy i w najbliższych dniach będą wszystkie inne szczegóły uzgadniane. I rzeczywiście po paru dniach była informacja, że znowu się mamy gdzieś zgłosić, zgłosiłem się. No i dowiedziałem się, że będzie to zadanie poza Warszawą,
prawda, do którego się musimy przygotować. Określono dzień, w którym mamy się zgłosić i gdzie. No, zgłosiliśmy się wszyscy, prawda? Teraz trzech czy czterech już nie pamiętam. No, i jakiś taki samochód zdezelowany podjechał, siedliśmy, jedziemy. Okazało się, że zawieziono nas do Ursusa. Przed Ursusem zatrzymał ten się samochód. My wysiedliśmy. No i ten, który kierował tą grupą, nie wiem, czy on był z Chówca, czy on był z innych, sądzę, że z innych struktur, prawda? Wyjmuje z teczki pistolety, każdemu wręcza i informuje, że wykonujemy zadanie bojowe. Mamy opanować kasę oszczędnościową w Ursusie i zabrać wszystko, co tam jest. Na pytanie, jeśli będzie opór, to mamy być bezwzględni. Ja zrozumiałem, że mamy kogoś zastrzelić. No. Idziemy. Ale ja po drodze mówię, że ja nie chcę w tym uczestniczyć. To jest rozkaz. Rozkaz to rozkaz. Idę. Ale przy sposobności rzuciłem ten pistolet i w nogi uciekłem. Co się tam działo później, to nie wiem. Wiem, że uciekłem, wróciłem do Warszawy i to prawie na piechotę. Tak, dość daleko według mnie. I zacząłem robić to, co robiłem dotychczas. Po pewnym czasie, to chyba było tak miesiąc, może ciut więcej, spotyka mnie jeden z kolegów i mówi: Czesław, mówię, nad tobą był sąd polowy. Ja mówię, za co? No za niewykonanie rozkazu i ucieczkę, mówię, z wykonania zadania. Mówi, o ile wiem, mówię, to jest czapa. To już nie jest wesoło. Jak ja się o tym dowiedziałem, to zacząłem się oglądać, czy za mną ktoś nie idzie. To już ten instynkt jeszcze z okresu, powiedzmy, okupacji zaczął narastać. No i w międzyczasie ktoś mnie podpowiedział: słuchaj, pryskaj do wojska. Więc zgłosiłem się do wojska na ulicę Ratuszową. Tu WKO było. No, skłamałem je, mam lat, bo akurat żadnego dokumentu nie miałem. Orok sobie więcej dołożyłem. No i skierowano mnie do Cytadeli, do 3. Pułku Berlińskiego. Jak ja się znalazłem już w wojsku, to wiedziałem, że już jestem trochę bardziej bezpieczny. No, był okres rekrutskiego szkolenia. Ja trochę obeznany z tym wszystkim z okresu okupacji, nie miałem żadnych trudności, inni mieli. Ale cała grupa była taka, powiedzmy, która była z tą konspiracją już wcześniej związana. Stworzyliśmy taki dość ciekawy, powiedzmy, zespół i pododdział. No i złożyliśmy przysięgę. I w międzyczasie pułk dostał zadanie uczestniczenie w walce z bandami UPA. Wyjechaliśmy z pułkiem i goniliśmy tych upowców. Oni nas, my ich, bo to tak było. Ale dość szybko pułk został wycofany i wrócił na miejsce. Gdy wróciliśmy, był taki ciekawy incydent. Pewnego dnia alarm bojowy w pułku. Pułk postawiony na nogi, prawda? Co się okazuje? Okazuje się, że z Niemiec wracały transporty wojsk radzieckich. I na dworcu gdańskim zatrzymali się. No i jakaś tam podpita grupa takich Mongołów zaczęła napastować kobiety.
a tych, którzy co ich bronili, mocno potłukli. A że to był cały ten eszelon wojskowy, więc mogło być bardzo różnie, bo to wszystko frontowcy. No wyprowadzono nasz chyba dwa bataliony z pułku wzdłuż, powiedzmy, obstawiliśmy wzdłuż torów, tak, z bronią w ręku. No, incydent został zażegnany. Komendant, powiedzmy, przeprosił tego eszelonu jednego, bo to okazało się, że dwa nawet były, prawda, za incydenty. Pociągi odjechały, my wróciliśmy do Cytadeli. No i pojawiło się hasło. Nie martura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera. No to ja się zgłosiłem. Nagranie zarejestrowane w marcu 2021 roku. To był odcinek podcastu Wikiradia serii Historie. Wspomnienia pułkownika Czesława Lewandowskiego. Pozostałe odcinki dostępne są w podcaście Historie w czytnikach podcastów i w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii. Projekt jest realizowany w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się.